Dzień dobry. Dobry wieczór. Już. Jestem. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię i widać cię, natomiast nagle nam się za... Wszyscy nas już słyszą. Online. Dobrze. Dobrze. Jeszcze sekundkę czekamy na jednego prowadzącego i tutaj na nasze techniczne. Tak, będzie nagranie na YouTube. Wiesz, pojawiłyśmy się trochę wcześniej niż żeśmy chciały. Aha. Witamy serdecznie. Czekamy jeszcze na jednego prowadzącego, ponieważ udało nam się na moment wyskoczyć z pokoju. Dzień dobry, witamy. Ale Jarku, wejdź przez ten link, który dostałeś przez Messengera, bardzo cię proszę. To się da zrobić jeszcze raz. Drodzy Państwo, to jest właśnie sytuacja, w której nie wiem, wielokrotnie pewnie żeście się znajdowali prowadząc lekcje online, więc jesteśmy po tej samej stronie. Witamy serdecznie na dzisiejszym webinarium. Dzisiaj mamy same programy, problemy techniczne, więc, ale może już żeśmy wyczerpali na dzisiaj tę pulę dziwnych wydarzeń. Wychowawcza online, no to było też takie webinarium z Martą Plotkiewicz-Borkowską. Dzisiaj będziemy mówili raczej o koncepcji bycia wychowawcą. Tak, Jarku, bardzo cię proszę, żebyś się włączył, żebyśmy cię mogli zobaczyć. Cieszę się, że już jesteśmy wszyscy. Dzień dobry, pani Renato, pani Kingo. Super. Udało się. Duża przyjemność. Słuchajcie. Powoli będziemy zaczynać. Zdaje się, że ja jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę, czy jesteśmy już na... Rozumiem, że jesteśmy już także na Facebooku. Nie jesteśmy jeszcze na Facebooku. Bosko, ale nie musimy jeszcze być. Po prostu już gdzieś tam jest przygotowane wstępne połączenie. Prosimy o chwilę cierpliwości, bo zaczniemy formalnie właśnie w tym momencie, kiedy pojawimy się także na transmisji facebookowej. Jest godzina 18:25, także jeszcze mamy formalnie 5 minut do tego, żeby zacząć. Troszkę cię przerywało, Emilio, wiesz? No, pamiętajcie. O tym, że mogę w ogóle wyskoczyć i będziecie rozmawiać ze sobą. Ja już widziałam takie webinarium, gdzie po prostu prowadzący, prelegenci z bardzo dużą spadą poprowadzili dalej. No mnie przed chwilą wyrzuciło, więc... Ale nas wszystkich wyrzuciło, wiesz? Aha, ja bić brawo, no bo to świetny początek do webinarium. Na pewno Państwu się też właśnie mówię, takie sytuacje zdarzały podczas lekcji online, że uczniowie zostali sami, a nauczyciela wyrzuciło. Także znamy... Zaprosimy cię, Emilio, zaprosimy cię. Dziękuję serdecznie. Dobrze, ja czekam jeszcze na sygnał, czy możemy zaczynać, czy już jesteśmy obecni na Facebooku. Chociaż i tak właściwie do 18:30 w praktyce powinniśmy poczekać. Nasze webinarium jest nagrywane, pojawi się na kanale YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będzie także podlinkowane na blogu Centrum, też oczywiście z linkiem do YouTube'a.
Dzisiaj będziemy mówili o tym właśnie, co to tak naprawdę znaczy być wychowawcą czy wychowawczynią klasy, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że przez półtorej godziny raczej nie uda nam się powiedzieć wszystkiego, co dałoby się na ten temat, powiedzieć, są z nami autorzy książek na ten temat i wiem, że powstają kolejne książki, wasze i nie tylko wasze, także słyszę, że jesteśmy już na Facebooku, także serdecznie Państwa witamy, jeszcze zbieramy się, jeszcze nie mamy 18.30, tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej i dzisiejsze webinarium, być wychowawcą lub wychowawczynią, czy wychowawczynią klasy, co to znaczy, zwane też pod hasłem ja wychowawca. Mamy nadzieję, że wczoraj Państwo troszeczkę odpoczęli, spotkali się z uczniami w zupełnie innych warunkach. Właściwie to też jest takie webinarium, w którym możemy cały czas jeszcze świętować ten Dzień Edukacji Narodowej i właśnie z tej okazji chociażby podjąć taką refleksję, jak to jest być wychowawcą, co to dla nas znaczy. Mamy nadzieję, że Państwo także podzielą się z nami swoimi przemyśleniami tutaj na czacie, żeby to nie było tak, że tylko my mówimy. Dobry wieczór Pani Agnieszko, Pani Izo. Też życzymy wszystkiego dobrego. Okej, jeszcze mamy 2 minutki. Głośna i energiczna klasa, hałas nie do zniesienia. Tak, ja myślę, że to też dla wielu osób jest wyzwanie ze względu na to, że wiele osób mówi, że oni się po wakacjach zachowują zupełnie inaczej, prawda? Że tak bardzo potrzebują kontaktu ze sobą, tak bardzo potrzebują się wyszaleć, że to są nie te same klasy, nawet te, które żeśmy znali wcześniej. To też jest bardzo ciekawe zjawisko. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Właśnie, no to jest możliwe, że wrócą do zdalnego. Nie wiem, czy to właśnie mają w głowach nasi uczniowie, czy raczej jeszcze wspomnienia z poprzednich odcinków. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobrze, jest godzina 18.30 i możemy chyba już oficjalnie zaczynać. Serdecznie Państwa witamy na webinarium Być wychowawcą, wychowawczynią klasy. Będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie, co to właściwie dla nas znaczy. Witamy Państwa raz jeszcze na kolejnym webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak większość z Państwa pewnie wie, jest to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Organizujemy projekty, programy, które rozwijają uczniów, rozwijają ich wiarę we własne możliwości, otwartość, krytyczne myślenie, uczą współpracy. Stosujemy i propagujemy metody nauczania, takie tematy, dzięki którym uczniowie się angażują sami w swoją edukację, lepiej sobie radzą z wyzwaniami współczesnego świata. Mamy ponad 25 lat doświadczenia, wiedzy eksperckiej, współpracy z praktykami, takimi jak tutaj dzisiaj i wieloma innymi. Nasze programy obejmują ponad 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół. Ten program, w ramach którego jest zorganizowane dzisiejsze webinarium, nazywa się Wychowanie to podstawa. I to jest taki spory program, który zawiera zarówno ścieżkę indywidualną, w której Państwo właśnie w tej chwili uczestnicząc właśnie w webinarium eksperckim. Jest ona powiązana przede wszystkim z materiałami praktycznymi dla wychowawców klas i wydanie takiej pierwszej publikacji, czy też pojawienie się takiej pierwszej publikacji też dzisiaj świętujemy.
będę o niej Państwu mówiła i ona, to są materiały otwarte dla wszystkich. Natomiast dla 150 osób będzie zorganizowany pilotażowy kurs internetowy, już startujemy w listopadzie, połączony ze spotkaniami, warsztatami regionalnymi. Jest także ścieżka szkolna, która będzie obejmowała 10 szkół. Będziemy starali się wspólnie zdiagnozować potrzeby, opracować program profilaktyczno-wychowawczy, a dla ścisłości poprawić go w taki sposób w tych szkołach, żeby on rzeczywiście był programem, który działa, nie jest tylko i wyłącznie na papierku. Program jest dofinansowany z funduszy, tak zwanych funduszy norweskich, czyli otrzymaliśmy środki od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG. I tak jak powiedziałam, wydajemy tutaj takie narzędziowniki, takie materiały dla wychowawców klas i w tej chwili już jest gotowy pierwszy materiał, który jest zatytułowany Ja wychowawca i podejmujemy w nim właśnie refleksję na temat tego, co to właściwie znaczy być wychowawcą, jakie należy mieć kompetencje, jak można te kompetencje rozwijać, jak można stawiać na swój dobrostan, powiem o tym jeszcze trochę na końcu. Pozostałe części dotyczą tego, w jaki sposób można pracować z uczniami nad ich tożsamością, czyli jak uczeń może rozwijać swoje silne strony, jak ich w tym wspomóc i po co ich w tym wspomagać. Kolejna część to będzie ja, a grupa, czyli będziemy mówili o procesie grupowym, a także o komunikacji w grupie, o tym, w jaki sposób grupa z kolei wspiera uczenie się uczniów. Potem będziemy mówili o tym w kolejnym jeszcze narzędziowniku, w jaki sposób budować wspólnotę szkolną i jak to wpływa na procesy wychowawcze. Potem w jaki sposób wychodzić w ogóle ze szkoły z projektami społecznymi i wreszcie jak można pracować na rzecz, razem, jak pracować z tematami globalnymi, właśnie czy to na godzinach wychowawczych, czy to w projektach społecznych, w taki sposób, żeby uczniowie rozumieli też lepiej swoje miejsce w świecie. Dzisiaj zatem temat Ja wychowawca, zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Anię Konarzewską, edukatorkę, tutorkę, polonistkę, znaną pewnie wielu z Państwa, która jest autorką książki Być niezwykłym wychowawcą i autorką także bloga Być nauczycielem. Jest liderką kreatywnej pedagogiki, wykładowczynią w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku na kierunku innowacyjnej kreatywne metody pracy z uczniem. A niedawno została zakwalifikowana do społeczności Microsoft Innovative Educator Expert, która zrzesza najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata. Tutaj widzę, że pani Dorota pisze, że Aniu, jesteś jej osobistym guru, osobistą guru. Witam także bardzo serdecznie Jarka Kordzińskiego, trenera, mediatora, coacha, praktyka edukacyjnego i także właśnie kogoś, kto wspomaga zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, i wszystkie inne instytucje, pamiętałam jeszcze ten skrót, i współpracuje jeszcze także z nami oczywiście od lat. Jest także autorem wielu książek poświęconych nie tylko edukacji, ale te, które być może Państwa zainteresują tutaj najbardziej, to właśnie między innymi Szkoła Dialogu, Szkoła Współpracy, Szkoła Uczenia się i dość świeża pozycja autorytet nauczyciela. Witam Państwa, ja się nazywam Emilia Kędziorek, jestem koordynatorką programu Wychowanie to Podstawa. Sama jestem nauczycielką w liceum, w dalszym ciągu uczę. Jestem też trenerką mindfulness w nurcie MBSR. I będziemy powolutku sobie zaczynać. Raz jeszcze odpowiadam na wszystkie dobre wieczory. Chcielibyśmy zaprosić Państwa najpierw do refleksji na temat tego,
co to w ogóle znaczy wychowanie w kontekście szkolnym. Tak się składa, że kiedy właśnie powstawały te materiały do naszego pierwszego narzędziownika, to jedna z autorek powiedziała, że ona w ogóle nie lubi używać słowa wychowawca, bo ono jest takie mylne jak dla niej, bo myli jej się, ma wrażenie, że się myli z rolą rodzica i że czasami w tym słowie być może są zaszyte jakieś takie znaczenia, które potem doprowadzają do pewnych nieporozumień. Długo żeśmy na ten temat rozmawiały, w końcu się zgodziła używać słowa wychowawca, które jest gdzieś tam zapisane w tradycji. Natomiast chciałam zapytać, czym dla Was, Aniu i Jarku, jest w ogóle wychowanie rozumiane właśnie w kontekście szkolnym, czym natomiast nie jest i jakie może przynieść efekty. Aniu, gdybyś zechciała zabrać głos jako pierwszy. Nie wiem, czy mnie słychać. Dobry wieczór. Słychać dobrze, dziękuję. Wychowawca, obojętnie jakbyśmy nie nazwali te funkcje, to tak naprawdę wychowawca pełni niebagatelną rolę w szkole, bardzo ważną w systemie edukacji. Nieważne, czy ten system edukacji będzie oparty na nauczaniu zdalnym, na nauczaniu hybrydowym, czy na nauczaniu offline'owym. Wychowawca to bardzo ważna osoba dla naszego młodego ucznia, naszego młodego człowieka. I ja tak szczerze mówiąc poszukiwałam jakiejś takiej definicji, kim jest wychowawca i czym jest wychowanie. I myślę, że znalazłam chyba najpiękniejszą, która jest najbliższa mi. I zacytuję może, tak, bo Milerski i Śliwerski uważają, że wychowanie jest całokształtem procesów i oddziaływań zachodzących w toku wzajemnych relacji między dwiema osobami, pomagającymi im rozwijać własne człowieczeństwo. Ja myślę, że ta definicja wychowania jest mi najbliższa i myślę, że chyba piękniejszej nie ma, bo wychowanie to jest wzajemne oddziaływanie ucznia na nauczyciela, ale też nauczyciela na ucznia. To jest wzajemna relacja, wzajemny dialog, wzajemne poszanowanie się. Wychowawca nie może iść z przodu, a uczeń nie może za nim podążać, bo może tego nie oczekuje. Wychowawca nie powinien też iść za uczniem, bo może uczeń będzie się czuł zagubiony. Wychowawca to ktoś, kto musi iść obok tego ucznia, nieważne w jakim odstępie, ale żeby był obok, na wyciągnięcie ręki. Ja myślę, że też tak właściwie tę rolę wychowawcy w szkole pięknie uzupełnia jeszcze cytat Antoine de Saint-Exupériego, przeczytam fragment, stwierdzę: wasz obowiązek nie polega na tym, żeby w dzieciach zabijać człowieka, ani żeby go zamieniać w mrówkę, której przyjdzie żyć w mrowisku. Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy więcej człowiekiem. Ja myślę, że właśnie to wzajemne oddziaływanie wychowawcy na ucznia i ucznia na wychowawcę opiera się właśnie na tej naszej idei człowieczeństwa. Dzielenia się sobą, z drugim człowiekiem, wydobycie z siebie tego, co mam najlepszego i podarowanie tego, co mam najlepszego temu drugiemu młodemu człowiekowi. Ja naprawdę nic więcej lepszego nie mogę zrobić niż podarowanie tego, co we mnie najlepsze. Tylko żeby to zrobić, ja muszę najpierw samego siebie poznać jako wychowawcę, tak? Ja muszę wiedzieć, jakie są moje wady, jakie są moje zalety, jakie są moje umiejętności, ograniczenia. Ja muszę poznać samego siebie, żeby wiedzieć, jak też poznać tego ucznia, zaakceptować siebie przede wszystkim jako człowieka, aby móc później zaakceptować tego drugiego młodego człowieka. Ja myślę, że to jest tutaj bardzo, bardzo istotne też w tej relacji wychowawczej, w relacji między uczniem i nauczycielem, w relacji między wychowawcą a uczniem. I myślę, że błędne jest myślenie niektórych nauczycieli w temacie wychowania, że oni w ogóle żadnego wpływu nie mają. Ten wpływ jest i im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej dla nas i dla tego dziecka, bo ten wpływ jest albo mniejszy, albo większy, lepszy, gorszy, ale on zawsze jest.
I myślę, że wychowaniem na pewno nie jest żądanie posłuszeństwa i autorytetu. Wychowanie to wspólne rozmowy, to też słuchanie siebie nawzajem. I ja myślę, że tutaj na tym powinna opierać się ta taka idea bycia z tym uczniem, tak, jako wychowawca. To jest bardzo, bardzo istotne i to poznawanie też własnego wnętrza przy tej okazji, tak, w tej relacji z uczniem jest też niesamowicie ważne. Dziękuję Ci. Z tego, co usłyszałam, to podkreślasz także to, że jest to relacja wzbogacająca dla obu stron rzeczywistości. Tak, dla obu stron. My też się naprawdę uczymy wielu rzeczy od uczniów, chociażby tego, w jaki sposób postrzegać i rozumieć świat, który ich otacza. Bo oni nam dają konkretne wskazówki też, gdzie mamy patrzeć, na co mamy zwracać uwagę. I jeżeli my zamkniemy się na bodźce, które oni nam jakby dają od siebie, no to niestety no, nie będzie tego dialogu, nie będzie tego porozumienia. Oni nas uczą naszego, ich świata, a my uczymy ich naszego świata i dzięki temu rodzi się jakieś wspólne porozumienie, jakiś szacunek do tych obu światów. Dziękuję. Jarku, a co ty byś powiedział na ten temat? Znaczy, z dużą przyjemnością słuchałem tego, co mówiła Ania, bo to zawsze jest dobrze wysłuchać nauczyciela, który ma bezpośredni kontakt z uczniami. Ja takim człowiekiem nie jestem w tej chwili. Kiedyś wiele lat pracowałem z uczniami, ale to już przeszłość. Natomiast kiedy przygotowałem się do tej rozmowy, to pojawił mi się pomysł na napisanie kolejnej książki. Już nawet mam tytuł i sporo pomysłów. Zdradzę tytuł. Tytuł powinien brzmieć: Szkoła nie powinna wychowywać. Pomyślałem sobie, że no właśnie, ja rozumiem tą dziewczynę, o której mówiłaś, Emilio, to znaczy, że ona ma kłopot z pojęciem wychowawca, bo mam takie wrażenie, że czasami my wychowanie kojarzymy z stresurą, z takim jakby podporządkowywaniem do pewnych z góry założonych rezultatów, celów, tak? Chcemy, żeby dzieci były takie, żeby zachowały się w określony sposób. Mamy cały system, mamy na przykład cenę zachowania i mówimy, co jest dobre, co jest złe, już takie tragiczne punkty, które bardzo często były, te oceny punktowe takie, które jakby wyznaczały normy, które mówią, co jest dobre, co jest właściwe. Ja jestem całkowicie po stronie tego, co Ania mówiła. Wychowanie to jest dialog, wspólne budowanie odpowiedzialności za rozwój młodego człowieka. Wspólne budowanie odpowiedzialności za rozwój młodego człowieka, ale na takim poziomie, gdzie cały proces rozwoju spoczywa po stronie dziecka, młodego człowieka, bo to on się ma zmieniać, on się ma stawać dorosłym. Ja jestem bardzo głęboko przywiązany do słowa odpowiedzialność. Ja mam taką świadomość, że kiedy ja wiem, co jest moim celem, jak go osiągnąć, angażuję się, żeby ten cel uzyskać i wreszcie jestem dysponentem tych rezultatów, które sobie spisałem w celu, to ja jestem tym, który zmienia świat. Ja jestem ważnym człowiekiem. Ania opowiadała mnóstwo historii, ja też opowiem jedną, która jest moją ukochaną historię o takim filozofie, który w średniowieczu wędrował po Europie, trafił kiedyś na plac budowy wielkiej katedry. My nie wyobrażamy sobie tego, ale z opisów możemy sobie przypomnieć, że to jest pole, na którym po prostu z ziemi wyrasta coś wielkiego. I on chodzi tak pomiędzy tymi pracownikami, jedni mieszają tam wapno w dole, się pyta, co robicie, mieszamy wapno. Drudzy cioszą belę drewna, co robicie, przygotowujemy belę na krokwie. I podchodzi do takiego małego człowieka, który wielkim młotem wali w głaz i myśli sobie, a co ten tutaj wyprawia? I się pyta, co robisz, człowieka? A on mówi, buduję katedrę. I myślę, że właśnie wychowanie to jest budowanie katedry. To jest genialna metafora, ja ją po prostu kocham w każdym wymiarze. I chciałbym, żebyśmy my jako wychowawcy widzieli szansę na powstawanie kolejnych katedr, kolejnych istotnych, ważnych
podmiotów, którymi są nasi wychowankowie. I nie boję się używać słowa wychowanych, bo ja jestem taki kurczakowski trochę i dla mnie to słowo jest jak absolutnie do przyjęcia, pod warunkiem, że traktujemy dziecko jako człowieka, tylko trochę mniejszego. Tak? I to jest właśnie coś takiego, kiedy ja myślę sobie, wychowanie polega na tym, to co też Ania mówiła, na tym dialogu, ale dialog z człowiekiem, który jest od nas młodszy, polega na tym, że ja muszę kucnąć, że ja muszę słuchać i rozumieć słowa, które używa uczeń, ponieważ on mówi innym językiem, on jest człowiekiem innej rzeczywistości. Ja mam w głowie moich dziadków, moich rodziców, moje doświadczenie, moje dzieci, ale już z wnukami to jest zupełnie inna relacja. Tak? To znaczy, że ja używam innego języka, innych skojarzeń. Chciałbym, żeby ktoś, dla kogo byłbym właśnie wychowawcą, traktował mnie bardziej jako taką górę możliwości, a łatwo, bo ja jestem dużym człowiekiem, traktować jako górę, ale chciałbym, żeby też była to góra możliwości. Jak usłyszałem słowo guru, że Ania jest guru dla jakiejś uczestniczki, no to myślę sobie, o tak, to ja bym chciał być górą możliwości, bo góra możliwości daje możliwość rozwoju, wznoszenia się, wejścia na inną pozycję, popatrzenia na świat z innej perspektywy. Dla mnie wychowanie i praca taka rozwojowa z człowiekiem polega na tym, że on pokonuje kolejne etapy tej góry, która jest jego życiem. Tak? I z każdego poziomu, na który wstępuje, widzi inaczej. Każdy, kto wędruje po górach, wie, że na początku jest góra przed nami, a potem jest ziemia pod nami. I to jest coś, czasami jesteśmy nad chmurami, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem. I myślę, że moja odpowiedzialność jako wychowawcy, nauczyciela, dorosłego powinna być właśnie taka, żeby ten człowiek, właśnie tak jak też Ania mówiła, może, nie wiem, myślał o mnie idąc, wkraczając na ten swój szczyt. Oj, powiedziałeś Ania, a Ania nam właśnie wypadła. Miejmy nadzieję, że za chwilę do nas wróci. Tutaj pani Agnieszka pisze, że samo słowo wpływ ma dla mnie negatywne konotacje. Niesie w sobie niebezpieczeństwo przemocy i jednostronności. Rzeczywiście ja też słyszę tę jednostronność w tym słowie. Wolę myśleć i mówić o oddziaływaniu, które dla mnie jest zapowiedzią relacji. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko za ten komentarz. Znaczy dla mnie, bo ja myślę też w kategoriach organizacji przestrzeni, a nie, to znaczy, że ja stwarzam świat, w którym człowiek rośnie, tak? To znaczy, że chodzi o to, żeby myśleć o tym, żeby ta przestrzeń, w której się rozwija człowiek, był, czy dziecko, uczeń, wychowanek, żeby była dla niego na tyle atrakcyjna, ważna i dostarczało mu tyle bodźców i możliwości, żeby po prostu mógł się zmieniać. Tak, dziękuję. Wpływ jest złym słowem. Muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyłeś tą przypowieścią o budowaniu katedry, bo zupełnie o tym zapomniałam, ale kiedyś dostałam tę opowieść oprawioną w ramki od swojego maturzysty właśnie i to jakoś, tak, też ją lubię. Budowałaś katedrę. Być może. Tutaj pokazuję Państwu też taką refleksję już wziętą z naszego narzędziownika, w którym Magda Rodzinka pisze także o tym, czym według niej wychowanie nie powinno być. Na przykład o tym, żeby działać w granicach swoich kompetencji. Jeżeli nie jesteś w stanie rozwiązać danego problemu, oznacza to, że sytuacja przerasta Twoje możliwości i prawdopodobnie przekracza również Twoje kompetencje. Zadbaj wtedy o swój dobrostan i oddaj sprawę we właściwe ręce. Do szkolnego mediatora, do pedagoga, psychologa szkolnego, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Omów sprawę na zebraniu zespołu uczącego w danej klasie bądź całej rady pedagogicznej. Poproś o obserwację lub wywiad pielęgniarkę szkolną. Szukaj wsparcia w osobach posiadających odpowiednie kompetencje, wiedzę, doświadczenie oraz realne możliwości i sposoby rozwiązywania sytuacji wychowawczo trudnych. Mam poczucie, że czasami rzeczywiście bierzemy na swoje barki za dużo, robimy to, co trzeba i jeszcze więcej. Ale mam też już dla Was następny slajd. Ania użyła słowa autorytet, że nie możemy tutaj według Ciebie właśnie narzucać swojego autorytetu. Tak Cię usłyszałam.
też zdarzyło mi się dziś dosłownie, bo w tych refleksjach takich po Dniu Edukacji Narodowej, że jedna z moich znajomych, zresztą wcale nie nauczycielka, zaczęła tak wspominać, że kiedyś to nauczyciele mieli autorytet, tak, kiedyś, a dzisiaj to tak. No więc właśnie, czy w ogóle autorytet wychowawcy, autorytet nauczyciela jeszcze istnieje? A jeśli może istnieć, to jak go budować? I jak się ma do tego też pojęcie dyscypliny? Gdybyś, Jarku, tym razem pierwszy mógł zabrać głos. Ja jestem autorem książki Autorytet nauczyciela, w związku z tym pewnie to też jakby takie proste. Ale wytłumaczę, skąd się ta książka wzięła. Ta książka wzięła się ze szkolenia, kiedy to właśnie rozmawialiśmy o takiej, no właśnie skuteczności wychowawczej, o takich działaniach, o tym, co możemy zrobić jako właśnie nauczyciele. No i się pojawiło mnóstwo właśnie takich sformułowań, że uczniowie to właśnie inny świat, że nie słuchają, że nie przestrzegają dyscypliny, norm i tak dalej. No i na moje pytanie, a co można zrobić, no, żeby to zmienić, pojawiła się odpowiedź, no trzeba wzmocnić autorytet nauczyciela. Ja się wtedy spytałem, w jaki sposób można to zrobić, no bo ja wiem, w jaki sposób, ale bardzo byłem taki, czekałem właśnie, żeby ktoś powiedział, no że po prostu, nie wiem, być bardziej odpowiedzialnym, mieć więcej kompetencji właśnie, być sprawnym, zaangażowanym i w ogóle, a na to osoba, którą spytałem, odpowiedział, no jak to, jak zapisać w ustawie. No i kiedy pomyślałem sobie, że można zapisać w ustawie, że autorytet nauczyciela jest obligatoryjny, to pomyślałem sobie, że trzeba coś z tym zrobić. I książka, o której mówię, przepraszam, to nie jest promocja, to tylko... że moje myślenie o autorytecie nauczyciela to jest takie myślenie o poczuciu, że jestem ważny. Dlatego dla mnie na przykład bardzo ważni są tacy ludzie jak Ania, jak w ogóle wszyscy superderwszy. Ja zacząłem od tego, żeby się kontaktować z laureatami Nagrody Roku, tej Nauczyciela Roku, którą tam, no w tym roku akurat nie było, ale poprzednio było. Ja wiele z tych osób po prostu znam, obserwuję, podziwiam, są dla mnie autorytetami. I myślałem sobie, że warto właśnie na tym budować swoją pozycję. To znaczy, że ja staję się, no właśnie mówiliśmy o tej katedrze, to też jest tak, że ja staję się katedrą dla kogoś. To znaczy, przepraszam, to jest metafora, to nie jest coś takiego, że ja jestem wyższy od innych, tylko że staję się takim podmiotem, gdzie uczeń może próbować poszukiwać odpowiedzi na swoje pytania. Próbować je poszukiwać właśnie nie tylko w wersji takiej werbalnej, panie nauczycielu, panie profesorze, pan mi powie, jak mam żyć, jak żyć, panie profesorze, żeby tutaj użyć takiego sformułowania, ale raczej też obserwuję moje zachowania, kiedy ja rozmawiam, słucham, poświadczam swoim zachowaniem, że pewne rzeczy są ważne i nie dlatego, że mówię o tym, że są ważne, tylko że ja nie widzę możliwości innego zachowania, kiedy, nie wiem, dzieci się pobiją, to ja nie mówię przeproś go, przyznaj się, kto go pobił, tylko siadam ich w trójkącie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Tak prowadziłem też moje mediacje wtedy, kiedy jeszcze zajmowałem się tym wszystkim. Więc autorytet, no to właśnie jest taka postać, która staje się szansą dla doświadczania dorosłości w wersji takiej pozytywnej. Ukradłem, zniszczyłem, pobiłem, a obok mnie jest dorosły, który pozwoli mi, umożliwi, stworzy przestrzeń, szansę, żebym dostrzegł to, że zrobiłem coś nie tak, jak należy i że ja tak robić nie powinienem, nie dlatego, że oni mi nie każą, nie pozwalają, że mogą mnie za to ukarać, tylko dlatego, że to jest niefajne. I teraz, kiedy myślimy sobie o dyscyplinie rozumianej jako system nagród i kar, to, no, to jest zawsze takie myślenie w kategoriach motywacji zewnętrznej, tak? To znaczy, że ja będę grzeczny, dopóki ktoś będzie na mnie patrzał, ja będę zachowywał się zgodnie z normami wtedy, kiedy mi będzie na tym, będzie mi to dla mnie to przydatne. Ja pamiętam szkołę, którą obserwowałem, w której był ten właśnie punktowy taki model oceny zachowania,
zachowania, gdzie na przykład za wyjazdy reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych dostawało się dużo punktów, za przyniesienie makulatury się dostawało trochę punktów, za bicie dostawało się punkty ujemne. No i jak się kogoś pobiło, to wystarczyło raz pojechać na zewnątrz albo przynieść 5 kg makulatury, żeby to zneutralizować. I kiedy myślę sobie o takim modelu budowania dyscypliny, no to to nie jest w porządku, bo to jest po prostu manipulacja, oszukiwanie, zawsze to działa jakby w przeciwną stronę. Natomiast kiedy ja buduję dyscyplinę poprzez jakby czynienie siebie odpowiedzialnym za swoje zachowanie i ta dyscyplina nie jest dyscypliną narzuconą, tylko moją dyscypliną wewnętrzną, to jestem absolutnie za. Ale to wymaga rozmowy, ciągłego takiego właśnie przypatrywania się bez ocen, bez pouczeń, bez kar, po prostu też modelowania, o której też jest w podręczniku. No. Tyle. Ja dostaję tutaj sygnały, że słabe mam połączenie, więc mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci. Wczoraj byłam na webinarium u Natalii Boszczyk, która zresztą też trochę pracuje z nami przy tym programie. I ona też powiedziała coś takiego ciekawego, że na początku swojej kariery nauczycielskiej starała się stosować żelazną dyscyplinę, no bo była przekonana, że jest mi to zresztą bardzo bliskie, bo była przekonana, że przecież dzieci trzeba nauczyć zasad, że to jest ważne. Dopiero potem się zorientowała, że tak naprawdę za tym stał brak poczucia bezpieczeństwa. I takie to było dla mnie bardzo mocno poruszające, że tak, być może dlatego właśnie w ten sposób postępujemy, sami nie czujemy się bezpiecznie, więc tworzymy mnóstwo zasad, wierząc, że one zabezpieczą i nas, i tych uczniów, a to chyba nie do końca tak działa. Aniu, a co, z czym tobie się kojarzy autorytet wychowawcy i czy on w ogóle istnieje? Ja już mówię, tylko jak już jesteśmy przy tej dyscyplinie, tak, to ja uwielbiam właśnie słuchać Jarka o tym, jak on mówi o tej dyscyplinie, o tych nagrodach i karach, bo ja po prostu rozumiem go doskonale. Ja pracuję właściwie w taki sposób, że ja w ogóle nie myślę o tym, żeby dyscyplinować uczniów, albo żeby ich karać, albo żeby ich nagradzać. No dla mnie tak jakby to w ogóle nie istnieje w moim systemie, tak? Ja nie jestem tutaj zwolenniczką w ogóle słowa dyscyplina w szkole. I tak jak tutaj powiedziałaś, Emilio, o tych zasadach, ale żeby te zasady były określane wspólnie z zespołem klasowym, demokratycznie i zaakceptowane przez wszystkich uczestników w klasie. Wtedy jakby jest ta odpowiedzialność, bo też nie ma wolności bez odpowiedzialności, ale wolność to też mówienie słowa nie czasami. I żebyśmy też o tym pamiętali, tak? Natomiast w ogóle ja jako nauczyciel nie pracuję z myślą, że muszę kogoś dyscyplinować albo że muszę kogoś ukarać czy nagrodzić. W moim systemie tego nie ma, dlatego ja tego tematu o dyscyplinach i karach i nagrodach nie będę dalej ciągnąć, ponieważ dla mnie to jest zbędne. I jeżeli chodzi o autorytet, to oczywiście autorytet istnieje i nauczyciele mogą być autorytetami dla uczniów. Uczniowie poszukują w dzisiejszym świecie, w świecie sztuczności, w świecie masek, ludzi wiarygodnych. Razy dziennie zdajemy egzamin z własnej wiarygodności. Uczniowie nas lustrują bardzo szczegółowo, wychwytują różne nasze powiedzonka, zachowania, to w jaki sposób my działamy, w jaki sposób mówimy, czy to, co mówimy, jest spójne z naszym działaniem. To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o naszą autentyczność i wiarygodność. I też często mylimy właściwie autorytet z czymś takim właśnie przyznawanym z urzędu, co ty mówiłaś właśnie, Jarku, że czasami jest tak, że nauczyciele mają takie wrażenie, że skoro ukończyli studia, przekroczyli próg szkoły, no to już im się ten autorytet automatycznie należy.
a to nie jest prawda, tak? I tutaj tak naprawdę, jak przyjrzymy się też sobie, swojej pracy, czy ja lubię swoją pracę, czy ja jestem ze swojej pracy zadowolona, czy ta praca mnie wciąga, tak? Bo jeżeli ja nie widzę sensu swojej pracy, to uwierzcie, że uczniowie też tego sensu nie zobaczą. Tak działają też neurony lustrzane, tak? Tutaj neurobiologia się kłania. Jeżeli uczniowie zobaczą, że nauczyciel się nudzi na lekcjach, że sam nie rozumie treści, których przekazuje, no to niestety, no jak oni mają się zachwycić tym przedmiotem, prawda, i postawą nauczyciela? Myślę, że też powinniśmy się jako nauczyciele uwolnić od takiego założenia, że my będziemy autorytetem. Po prostu róbmy swoje, nie myślmy o tym za dużo, działajmy jak najlepiej potrafimy i tyle. Skupmy się na tym, co dla nas jest ważne, co dla naszych uczniów jest ważne, a nie na tym, czy my budujemy ten autorytet. Tyle. Dziękuję serdecznie. Tutaj Jan napisał, że autorytet istnieje, kiedy ja, wychowawca, będę szanował swojego wychowanka. Jak budować? Szanować, słuchać, być obok, rozumieć młodego człowieka. Wtedy dyscyplina nie jest potrzebna. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe i do przodu. Dziękujemy serdecznie za ten komentarz. Nie ma w naszym narzędziowniku takiego materiału, który byłby po prostu poświęcony autorytetowi. Natomiast jest tekst Anny Kawalskiej dotyczący modelowania. Też o tym wspomniałeś, Jarku, właśnie w kontekście między innymi autorytetu. I pisze ona między innymi, obserwując uczniów i uczennice klas początkowych wpatrzonych w swoją wychowawczynię oraz słysząc niejednokrotnie od uczniów klas starszych o ważnych dla nich i obdarzanych szacunkiem nauczycielach i nauczycielkach, nie mam wątpliwości, że osoby uczące są często dla dzieci i młodzieży ważnymi modelami. Nauczyciel modeluje nie tylko podejście do przedmiotu, którego uczy, to jest to, o czym mówiła Ania przecież przed momentem. Chętniej uczymy się od osób, które same pasjonują się tym, czego uczą, ale również szereg umiejętności społecznych, sposób komunikacji, wyrażanie emocji, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów itp. W programie Wychowanie to podstawa bardzo ważne dla nas jest, żeby właśnie zwracać uwagę na to, czego my uczymy w momencie, kiedy nie uczymy niczego konkretnego, tylko po prostu właśnie jesteśmy z uczniami. Jaką postawę modelujemy, tak? I właśnie czy jesteśmy w tym wszystkim autentyczni. Kolejne pytanie do Was, kolejny zestaw pytań do Was, to są pytania o godzinę do dyspozycji wychowawcy. Sama byłam parę miesięcy już chyba temu na takim webinarium u Wojtka Gawlika. Po cholerę nam godzina wychowawcza. Tak? I długie były dyskusje, głównie toczone wokół tego, że w ogóle to jest zupełnie bez sensu. Oczywiście była tam pewna teza, do której też z pewnością dojdziemy, bo tego dotyczy kolejne zagadnienie. Ale przecież zastanawiają się niektórzy nauczyciele, czy rzeczywiście godzina wychowawcza jest potrzebna, czy nie można by jej było jakoś inaczej spożytkować. A jeżeli jest, no to czemu ona właściwie ma służyć i jak powinna wyglądać? No właśnie, tu ktoś pisze, najczęściej służy nadrabianiu materiału z przedmiotu, którego uczy wychowawca. I to jest smutne. Tak, to jest smutne, chociaż ja zawsze sobie myślę o tym, że za tym nie zawsze kryje się przekonanie, że godzina wychowawcza jest niepotrzebna, ale też czasami poczucie braku kompetencji. Ale to jest zupełnie inna historia. Jak to jest dla Was? Aniu, najpierw z perspektywy aktualnego praktyczki. Czy mnie słychać, bo coś przerywało teraz, jak mówiłaś? Słychać mnie? Słychać? Emilio? Tak, halo? Tylko ja się wyciszyłam. Halo, halo, słychać Cię. Godzina wychowawcza jest bardzo ważna w szkole. Nieważne na jakim poziomie edukacyjnym jesteśmy, ta godzina wychowawcza powinna mieć miejsce, powinna się odbywać. Wiem, że niektórzy nauczyciele, tak jak powiedziałaś, czasami nie wiedzą, jak się za nią zabrać, prawda? Więc też jakby tutaj z tego poziomu od razu z niej rezygnują. Niektórzy twierdzą, że 45 minut to i tak jest mało,
aby cokolwiek zrobić, jakikolwiek ważny temat poruszyć. Niektórzy nadrabiają właśnie zaległości ze swojego przedmiotu, a niektórzy czasami zrzucają odpowiedzialność swoją na uczniów i na przykład pozwalają uczniom odtworzyć jakiś referat na przykład na temat szkodliwości palenia. Ale czy to ma sens? Czy taka lekcja ma sens? Tak, bo oddanie czegoś w ręce uczniów ma sens, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie było odtworzenie bezrefleksyjne treści z internetu. I myślę, że tutaj na godzinie wychowawczej musimy się skupić dzisiaj, bo przed nami naprawdę sporo rzeczy do nadrobienia, patrząc też na różnego rodzaju sytuacje, które mają miejsce współcześnie. My nie powinniśmy godziny wychowawczej zaniechać, nie powinniśmy jej wrzucić gdzieś do szuflady i zapomnieć, czy w ogóle taki przedmiot w cudzysłowie istnieje. Bo przez te 45 minut można naprawdę dużo zrobić, a jeżeli ktoś się obawia, że na przykład ten temat nie wyczerpuje na 45 minutach, nie wyczerpie na 45 minutach, to przecież można zrobić cykl tych zajęć. Przecież ja nie muszę się skupiać, słuchajcie, na jednym temacie, że w październiku jest temat szkodliwość palenia i że widzę, że na przykład młodzież to bardziej wciągnęło, interesuje ten temat, no to że ja ten temat zakończę. No to zróbmy cykl po prostu zajęć z tego tematu, bądźmy elastyczni. Ważne jest też to, żebyśmy się nie trzymali sztywno tego ramowego planu wychowawczego, bo czasami sytuacja w klasie wymaga od nas jakiegoś innego tematu. Mamy załóżmy w planie wychowawczym zapisane, że musimy porozmawiać o uzależnieniach, akurat w październiku, no ale dajmy na to, widzimy, że w październiku dzieją się jakieś konflikty w klasie, tak? No to co ja będę rozmawiać o uzależnieniach, nie poruszając tego, co widzę, że coś się dzieje w klasie? Musimy być elastyczni i pozwólmy uczniom, tak jak ty, Jarku, mówiłaś o tej odpowiedzialności, wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w klasie. Pozwólmy im, czuwając też nad nimi, rozwiązać ten konflikt za pomocą metod krytycznego myślenia. To jest, trzeba tutaj troszeczkę się, wiadomo, przejść jakieś kursy, szkolenia i tak dalej, no ale my jako nauczyciele też musimy te kompetencje w jakiś sposób rozwijać. Też nie możemy stać w miejscu. To jest bardzo ważne, tak, żebyśmy też się uczyli. I odpowiedzialność klasy za to, co się dzieje w środku, wewnątrz, też jest ważne od strony ucznia, tak, nie tylko nauczyciela. Godzina wychowawcza jest bardzo potrzebna i ja uważam, że bez godziny wychowawczej w szkole tak naprawdę godzina wychowawcza daje to pole do popisu, do tych relacji też, budowania tych relacji między wychowawcą a uczniami. I później można kontynuować to w takim procesie, bo godzina wychowawcza to jest tylko wycinek, tak? Ale żebyśmy się nie skupiali, że tylko na godzinie wychowawczej ja te relacje buduję, tak, jako wychowawca, ja to rozciągam w procesie. I chciałabym, Emilio, chciałabym pokazać, o czym mówię i żebyś wyświetliła pierwszą wypowiedź mojego wychowanka na temat godzin wychowawczych. Proszę, przeczytajcie tę wypowiedź. Godzina wychowawcza to najważniejszy przedmiot w szkole. Dlaczego? Biologia uczy nas budowy ciała. Fizyka pokazuje, dlaczego jabłko spada z drzewa, a nie lata. Matematyka pomaga nam obliczyć, ile musimy zapłacić za 4 paczki chipsów oraz 1 Coca-Colę. Polski wskazuje nam, jak nasz język może być piękny i ile skrywa w sobie tajemnic. Lecz godzina wychowawcza uczy nas, jak nawiązywać kontakty z ludźmi, porusza ludzkie tematy, pomaga nam dostrzec to, czego wcześniej nie widzieliśmy w innych ludziach. Uważam, że godzina wychowawcza to jest najtrudniejszy przedmiot do prowadzenia przez nauczyciela, lecz są tego rezultaty. Słuchajcie, ja ankietowałam uczniów w różnej grupie wiekowej, od 15 do 19 lat, bo na tym etapie liceum akurat nauczam. I nie było wśród tych 50 wypowiedzi żadnej, która by negowała istnienie godzin, znaczy ważność tych godzin w systemie edukacji. Wszyscy podkreślali, że chcą tej dyskusji, chcą rozmawiać na godzinach wychowawczych, chcą mówić o tym, co ich nurtuje, co ich boli. I teraz zobaczcie, ten cytat
podkreśla to, że oni potrafią rozgraniczyć, że na przedmiotach się czegoś uczą, zdobywają jakąś wiedzę, ale tutaj godzina wychowawcza jest czymś bardzo istotnym, ale też zobaczcie, w tej wypowiedzi pojawia się to, że oni zdają sobie sprawę z tego, że my jako wychowawcy nie mamy też tych kompetencji. Nie wszyscy, tak? Zobaczcie, bo to jest najtrudniejszy przedmiot do prowadzenia przez nauczyciela. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że jest to dla nas bardzo trudne, że jest to trudny przedmiot, że poruszamy też trudne tematy, prawda, na tych godzinach wychowawczych, bo ja się zawsze też pytam uczniów, o czym chcecie ze mną rozmawiać na godzinach wychowawczych? Podejmuję ten dialog, rozmowę, dopiero wtedy zastanawiam się nad swoimi celami, ewentualnie pytam też rodziców, co chcieliby jeszcze ująć w tym planie wychowawczym i wtedy dopiero buduję plan wychowawczy na cały rok. Czyli słucham siebie, słucham uczniów, słucham rodziców. Ten trójkąt musi zaistnieć. I wtedy wiem, że to jest też coś, co ich interesuje, o czym oni chcą ze mną rozmawiać. I to jest też, myślę, że taka ważna wskazówka. Czy możesz, Emilio, pokazać kolejny cytat? Uważam, że godziny wychowawcze, tak, to bardzo ważny punkt zajęć. Mogę rzec śmiało, że powinno być ich więcej. Nikt nie buduje dobrych relacji z uczniami i dobrej atmosfery w klasie, tak jak wspólna rozmowa czy dyskusja na dowolny temat, byle byłaby szczera. I zobaczcie, oni mówią, czego potrzebują. Ja polecam każdemu, słuchajcie, zrobienie takiej ankiety wśród uczniów, o czym chcieliby rozmawiać, o przeanalizowanie jeszcze raz swojego, może swoich działań wychowawczych, bo to słuchanie siebie wzajemne, ten dialog właśnie między mną a tym młodym człowiekiem jest bardzo istotny. Emilio, kolejny cytat. Myślę, że cytat, który najbardziej podkreśla potrzebę godzin wychowawczych. Przede wszystkim wychowawca nie powinien szufladkować uczniów. Żyjemy w czasach dylematów wielu uczniów, poszukujących własnej tożsamości, zmagających się z dyskryminacją. Współczesny system edukacji nie pomaga, ale są wychowawcy, którzy nie są całkowicie przez niego ubezwłasnowolnieni. Jeden wychowawca może mieć silniejszy głos we wspieraniu ucznia niż dziesiątki ludzi. Nie przesadzam, mówiąc, że może to ocalić czyjeś życie. I myślę, że ten cytat, ta wypowiedź mojego ucznia naprawdę podkreśla wagę roli wychowawcy w szkole i wagę godzin wychowawczych, że to naprawdę jest coś, czego oni potrzebują, że nie możemy obok tych godzin wychowawczych po prostu przechodzić tak, jakby w ogóle miało ich nie być, albo myśleć o tym, że po co nam to, żeby właśnie zastanowić się nad tym, co ja jeszcze mogę zrobić, jak współdziałać z tymi uczniami, jak współdziałać z rodzicami. I ja myślę, że naprawdę to jest bardzo istotne, żeby podjąć się tego dialogu wspólnie z uczniami, tak jak oni też to sobie wyobrażają. A czemu ma służyć godzina wychowawcza? No właśnie szczególnie rozmową o emocjach. Zobaczcie, czy wasi uczniowie na pewno mają problem z nazywaniem swoich emocji, swoich uczuć. I żyjemy w takim świecie emotów, emotek, tikowych, prawda, znaczków. I tak naprawdę zobaczcie, oni w różny sposób też odczytują te znaczki, a jak my o sobie powiemy, co czujemy i nazwiemy konkretnie swoje uczucie i powiemy uczynie o źródle tego uczucia, to też zaczniemy mówić o komunikacji, o zrozumieniu się jako ludzi, bo emotka to nie jest dialog, tak? A jak ja opowiem o sobie, o swoich uczuciach, dlaczego się tak czuję, to jest już nawiązanie jakby komunikacji, tak, też z drugim człowiekiem, podstawa komunikacji. Więc też no, uważam, że godziny wychowawcze powinny służyć rozwijaniu kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawaniu siebie przede wszystkim, swoich słabych, mocnych stron. Powinny służyć umiejętności krytycznego, rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, integracji klasy również i komunikacji. To są podstawowe rzeczy, prawda? Akceptacja siebie i innych, słuchanie, komunikacja, krytyczne myślenie, bo żyjemy w świecie fake newsów. To też jest bardzo potrzebna umiejętność i przede wszystkim też rozwijanie tych wszystkich kompetencji społecznych i emocjonalnych. Jak to robić?
Jak to robić, Emilio? Ja wykorzystuję do tego celu na godzinie wychowawczej zawsze jakąś prowokację, jakiś eksperyment, jakieś działanie, filmik edukacyjny albo filozoficzne opowieści, bajki, które nas wprowadzają w te refleksje, w działanie. Oni często przez dramę też działają. Jest mnóstwo sposobów tutaj na to, żeby uruchomić ich wyobraźnię, ich myślenie, refleksję poprzez właśnie też działanie i pokazać, w jaki sposób też komunikować się z drugim człowiekiem, w jaki sposób starać się zrozumieć, słuchać drugiego człowieka. Ja myślę, że to są, naprawdę mamy duży repertuar i mnóstwo jest takich rzeczy dookoła nas, nauczycieli, gdzie możemy szukać tego wsparcia na te lekcje wychowawcze, tak? Ale też zaufajmy sobie i swoim kompetencjom. Bardzo Ci dziękuję, bo właśnie teraz powiedziałaś na koniec o tym zaufaniu do swoich kompetencji. Przedtem też mówiłaś dużo o tym, o byciu autentycznym, autentyczną. I powiedzmy sobie szczerze, niektórzy nauczyciele, słysząc Cię teraz, mogą pomyśleć, no dobrze, ale ja sama nie potrafię tak naprawdę mówić o swoich emocjach. Ja tak naprawdę sama nie potrafię w ten sposób się analizować. To jest naprawdę całkiem częste, bo nikt nas tego nie uczył, tak? Ale też mam poczucie, że o tym mówiłaś przedtem, że bo powiedziałaś coś takiego, że mamy obowiązek rozwijać swoje kompetencje jako nauczyciele. Ja wtedy pomyślałam, tak, mamy obowiązek, ale przede wszystkim mamy też szansę, będąc nauczycielami, właśnie rozwinąć się, rozwinąć te kompetencje, które tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby opanowali nasi uczniowie. Dobra, już nie gadam. Jarku, na ten temat, na temat tego, czy godziny wychowawcze, czy jednak nie. No, ktoś napisał i nawet chyba kilka takich wpisów było, że jakby nazywanie godziny na przykład godziną wychowawczą albo przedmiotem jakimś tam jest w ogóle takim trochę odwróceniem roli bycia, nie wiem, nauczycielem. Tak? To znaczy, że jeżeli my uznamy, że przez 45 minut w tygodniu jesteśmy wychowawcami, a potem już nie, no to tak jakby to wszystko, ta cała praca 45-minutowa byłaby po nic. Więc ja absolutnie jakby zgadzam się też z tymi osobami, które piszą, że wychowujemy cały czas. No jesteśmy wychowawcą przez to, jacy jesteśmy. I jacy jesteśmy w klasie, jacy jesteśmy na przerwie, kiedy pełnimy dyżur, jacy jesteśmy czasami nawet wtedy, kiedy spotykamy się w galerii handlowej i uśmiechamy się do swojego ucznia, nie udajemy, że go nie widzimy, a dobrze, kiedy uczeń nie udaje, że nas nie widzi, tak? To też jest istotne. To też jakby jest taka informacja zwrotna i my z tego korzystamy. Ja sięgnąłem pamięcią, jak Ania opowiadała, do tego, co ja robiłem, kiedy sam byłem nauczycielem i prowadziłem te godziny wychowawcze, to pamiętam, że na samym początku one mnie strasznie nudziły, bo ja próbowałem robić godziny wychowawcze tak, jak ze mną robili nauczyciele w ogólniaku, czyli właśnie, nie wiem, pogadanka, jakieś tam eciepecie, takie po prostu, żeby te 45 minut zapełnić. No na szczęście od czasu do czasu się robiło, uzupełniało frekwencje, albo czasami trzeba było nadgonić coś tam, no to... A w pewnym momencie to mnie tak strasznie nudziło, że pomyślałem sobie, że tak dalej być nie może. Tak? No, mnie to nudziło po prostu. Tak zasypiałem na tych lekcjach. No tak. I wtedy sobie pomyślałem, że a może będziemy robić takie rzeczy jakieś, które będą fajne po prostu. No, jest to godzina wychowawcza. To były czasy PRL-u, więc jakby też trochę inaczej to, do tego podchodzono. Ale ja wtedy już pomyślałem sobie, że ona powinna być godziną ucznia, a nie nauczyciela. Więc zaczęliśmy od tego, że rozmawialiśmy o tym, co dla nich jest ważne. To po prostu zaczęliśmy rozmawiać. I z tych rozmów potem... Zaczęliśmy jakby też tak definiować, czy tam określać, co moglibyśmy zrobić jako grupa, tak, jako klasa. I potem jak to moglibyśmy zrobić. I szczerze mówiąc, to się przerobiło w takie, nie wiem, różne pomysły na działania. To znaczy, że w ramach takich rozmów myśmy
wymyślili sposób, jak ja pracowałem w takiej małej wiosce rybackiej nad morzem, więc dosyć daleko było od tego celu, który sobie dzieciaki wymyśliły jako cel wycieczki, czyli Kraków. Z tej mojej wioski do Krakowa się nie jeździło. To po prostu było za daleko i niesprawiedliwe, żeby w ogóle jechać. Najbliżej było do, nie wiem, do Wejherowa, przepraszam, jakiejś takiej miejscowości nad morzem. No więc dla nich to było niesamowite. Ja po prostu kocham Kraków, więc jak to usłyszałem, że oni tam chcą jechać, to zrobiłem wszystko, żeby doszło to do końca. Zarobiliśmy sami na to pieniądze. No w ogóle po prostu, no właśnie to, oni załatwili tę sprawę. Ja, kiedy już byliśmy, oni byli wtedy w 8 klasie i kiedy rozmawialiśmy, bo cały czas rozmawialiśmy i też potem, kiedy wrócili, kiedy rozmawiali o tym, czego doświadczyli, to widziałem, jak oni się zmienili. To dla mnie to było właśnie celem, żeby oni w trakcie tych godzin wychowawczych tego procesu dorośli. Z kolejną klasą wymyśliliśmy z kolei, żeby przejść pieszo tam, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów plażą. I to było no, niesamowite, bo zwykle jak się kończył rok szkolny, to ja pakowałem te wszystkie kwiaty, pracowałem na wsi, więc kwiatów było dużo, a jeszcze wtedy autorytet nauczyciela był rzeczywiście wysoki, a potem sprzątałem piwnicę, taki miałem styl, żeby odreagować tą szkołę. A tutaj umówiłem się z dzieciakami, że jak kwiaty zaniosę do domu, wsiadamy w autobus, jedziemy do takiej miejscowości Dębki i stamtąd na piechotę idziemy do Ustki i to zrobiliśmy. I to było po prostu przedziwne, to było, złamałem wszystkie zasady, przepisy BHP i tak jakieś tam, ale przygotowaliśmy się do tego na poziomie, żeby było fajnie, żeby to po prostu było takie mocne wejście w wakacje. Czyli właśnie godziny wychowawcze mogą być takim projektem jakby osiągnięcia jakiegoś fajnego rezultatu bardziej dla uczniów niż dla nauczyciela. I jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo myśmy w ramach tych godzin wychowawczych robili różne rzeczy, żeby się właśnie nie zanudzić. Malowaliśmy, pisaliśmy wiersze, robiliśmy modele, nagrywaliśmy audycje. Oczywiście to nie było w ciągu jednej 45-minutowej godziny, tylko w takich cyklach. Najpierw się przygotowywaliśmy, potem no to zgromadziliśmy materiały, potem robiliśmy to, co miało być rezultatem. Ale teraz właśnie sobie uświadomiłem, że to wszystko to było takie uczenie się siebie nawzajem, to tak bym to najbardziej określił, że dla mnie to było kluczowe, dla mnie było tak bardzo ważne, żeby dostrzegać, że te dzieci, a to były, tak jak powiedziałem, dzieci ze wsi PGR-owskiej, które w ogóle nie miały żadnych wyobrażeń, że może być inaczej niż po prostu pracować w PGR-ze, że one tak dojrzewały. To było bardzo fajne dla mnie doświadczenie i cieszę się, że mogłem te godziny wychowawcze w taki sposób właśnie prowadzić. Ogromne dzięki. Ja nie wiem, czy wy widzicie w ogóle, co się dzieje na czacie, a widzimy tylko jeden czat, bo tak naprawdę dzieje się też na Facebooku. Tutaj dziewczyny mi podesłały komentarz. Godzina wychowawcza powinna być czasem poświęconym w 100% uczniom. Przed momentem powiedziałeś, że bardziej dla uczniów niż dla nauczyciela. Ich potrzebom, problemom, nie nadrabianiu materiału. Dyskusja, wspólne szukanie rozwiązań, celów, pomysły na to, co można zmienić i jak. Tutaj pani Dorota u nas na Click Meetingu pisze, dlatego ja i moi uczniowie sprytnie wymyśliliśmy sobie, że w każdym miesiącu jest przynajmniej jedna godzina do dyspozycji klasy. Nazwaliśmy ją Moja Klasa, Nasza Sprawa. Pracujemy tak już drugi rok. U mnie również uczniowie lubią czasem po prostu porozmawiać, pisze pani Natalia, zamiast zrealizować jakiś konkretny temat czy zagadnienie. Pani Emilia pisze, bardzo lubię godziny wychowawcze i nigdy nie realizuję na nich swojego przedmiotu. To czas, kiedy mogę lepiej poznać moich uczniów i zrozumieć ich potrzeby, nawiązać więź. No, bardzo dużo ciekawych tutaj jest właśnie komentarzy. Bardzo Państwu serdecznie za nie dziękujemy. Nam też to mówienie o tej niby niepotrzebnej godzinie wychowawczej zajęło całkiem sporo czasu. Ale oczywiście w tej całej narracji chodziło o to, o czym mówił Jarek, tak? I o czym mówiła Ania tak naprawdę też, że no przez 40, może być tak, że my wychowujemy przez 45 minut, a potem zamykamy drzwi i koniec. Tak? W ogóle w tym momencie to słowo wychowanie staje się jakimś zupełnym już nieporozumieniem. Dlatego co w naszym pojęciu wyróżnia program Wychowanie to Podstawa, to zwrócenie uwagi nie na to tylko, a nawet nie na to głównie, co możemy robić na godzinach wychowawczych, tylko żeby zwracać uwagę na wszystkie takie małe momenty uczące, małe momenty modelujące,
kiedy to coś się dzieje pomiędzy mną a uczniem. To, co powiedziała Ania już gdzieś na początku naszego webinarium, każda interakcja tak naprawdę z uczniem coś do jego życia wnosi, a my możemy zadecydować, jaka to będzie jakość, którą wnosi. No więc właśnie, po pierwsze, czy wychowujemy, czy można wychowywać, wzięłam tutaj specjalnie w cudzysłów to słowo, bo ono tutaj tak brzmi, jakby to było takie zaplanowane działanie, teraz wychowuję, prawda? 5 minut na wychowanie, nie? Czy można wychowywać na lekcjach przedmiotowych? I w jaki sposób, ewentualnie, po co prowadzić działania wychowawcze poza lekcjami? Jaku? Nam za nią pewnie jest łatwiej, bo jesteśmy polonistami, więc dla mnie, nie wiem, Ani, czy masz podobne przekonanie, że jakby kiedy pracuje się z tekstem, to jest totalne wychowanie. To nie ma miły. Po prostu kiedy rozmawiamy o tym, o tych bohaterach, o tym, w jaki sposób interpretować to, co się dzieje między ludźmi, między postaciami, jakie to ma znaczenie dla nas, jako osób, które czytają te teksty, to po prostu jest bardzo proste. Więc pytanie, czy można wychowywać na lekcjach przedmiotowych, dla mnie jest, nie ma takiego pytania. Ja zresztą coś takiego mówiłem, tak? Dla mnie jakby wychowanie jest... Kiedyś, bardzo dawno temu napisałem taki tekst, wtedy jeszcze byłem głęboko związany z Ewangelią, dlatego używałem takiego pojęcia, że to bycie nauczycielem to jest kwestia świadczenia sobą, wartości, tak? Tych, które są ważne. I myślę sobie, że ja jako nauczyciel, bez względu na to, czy uczę matematyki, czy uczę polskiego, czy uczę języków obcych, czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, świadczę sobą wartość pracy nad własnym rozwojem i też wartość, jaką wynosimy z kontaktu z drugim człowiekiem. Więc ja jestem po prostu, tak jak powiedziałem, tym punktem odniesienia. Jestem wartością i mogę być punktem odniesienia dla kształtowania postaw, nie wiem, przemyśleń, refleksji moich uczniów. Ja mówiłem tutaj na początku, że dla polonisty to jest proste, ale ja pracuję teraz dużo z WF-istami z kolei i zawsze mi się wydawało, że jak twoje podniesienie brwi jakby też pokazuje, katedra WF-u to jest jakby taki specjalny kawałek szkolnej rzeczywistości. Kiedy rozmawiam z nauczycielami WF-u, widzę, jak bardzo wiele oni przywiązują uwagi do tych spraw związanych z postawami. Kwestia fair play, kwestia takiego jakby odpowiedzialności za taką wewnętrzną dyscyplinę, tak? No bo jakby praca w ramach tego przedmiotu to jest też trochę zmaganie się z takimi rozmaitymi sytuacjami, z którymi my dorośli mamy nieustannie. Poszedłbym pobiegać, ale chyba będzie padało, nie? Mam rower, w związku z tym niech stoi, nie będę go używał, bo przyda się w przyszłym sezonie. Mówię trochę o sobie, to nie jest fajne. Natomiast na każdym przedmiocie, jak sądzę, tym, jacy jesteśmy, w jaki sposób prowadzimy dialog z uczniami, na ile zgadzamy się na różnorodność, bo to też jest moim zdaniem niezwykle istotne, na to, że dzieci mogą patrzeć na świat swoimi oczyma, trochę oczyma swoich dorosłych, oczyma celebrytów, którzy są dla nich ważni, że używają języka, który jest dla nas czasami trudny do zaakceptowania. Co więcej, że my możemy w ramach naszego przedmiotu wykorzystywać to, co oni lubią najbardziej, czyli na przykład, nie wiem, takie proste teksty z częstochowskimi rymami, czy graffiti, czy jakieś formy ekspresji, które uczniowie, nie wiem, którymi uczniowie się posiłkują poza lekcjami, wtedy, kiedy spędzają czas wolny, to powoduje, że oni tym językiem i tym sposobem przeżywania, doświadczania, który jest dla nich bardziej naturalny niż dla mnie, starszego człowieka, mogą osiągnąć i wyrazić dużo więcej niż wtedy, kiedy ja będę ich uczył kluczowego tekstu patriotycznego, zaczynającego się od słów Litwo, ojczyzno moja i tyle. Dziękuję ci serdecznie. Tak, ale ja się muszę jeszcze odmutować, jak to teraz ładnie po polsku mówimy. Aniu, a jaka jest twoja na ten temat opinia?
Ja zgadzam się tutaj w całości z Jarkiem, bo rzeczywiście jest tak, że my z całym sobą zaświadczamy o tym, że jesteśmy tymi osobami, za którymi się podajemy też, prawda? Tymi ludźmi autentycznymi, tak? W jaki sposób z nimi rozmawiamy, w jaki sposób prowadzimy lekcje, jak podchodzimy do tych lekcji, do swojego przedmiotu, do swojego zawodu. Jul określał to mianem autorytetu osobistego, czyli czy moja osobowość, moje wartości korespondują z tym, co ja mówię i robię, tak? Że to musi być tutaj spójne i to jest też połączone z tym procesem jakby wychowania, prawda? Że to nie jest tylko to 45 minut, zgadza się. Ale dlaczego też matematyk może przy okazji nie uczyć kultury błędu przy tablicy, tak? Dlaczego tutaj jakby się na chwilę nie zatrzymać i nie powiedzieć uczniom, w jaki sposób sobie radzić z błędem? Bo rzeczywiście ja jako polonistka mam szerokie pole do popisu, prawda, do tego, żeby w jakiś sposób zahaczać o te wszystkie tematy literackie w taki sposób współczesny, bliski moim uczniom, prawda? Jeżeli ja mówię na przykład o noweli Konopnickiej, Mendel, Gdański, tak, to dlaczego nie mam zahaczyć na przykład o przemówienie Mariana Turskiego, prawda? Że Auschwitz nie spadło z nieba, tak? Że nawiązujemy tutaj, prawda, do takich kontekstów też o tolerancji, o istocie akceptacji drugiego człowieka też współcześnie. I ja myślę, że ja mam naprawdę jako polonista łatwiej, zgadzam się z tym, ale biolog czy geograf również może, prawda, poruszyć tematy zdrowego żywienia, dbania o siebie, dbania o higienę psychiczną, nie tylko fizyczną. Geograf może uczyć również tolerancji do innych kultur, prawda, szeroką edukację globalną może prowadzić, więc tutaj tak naprawdę zobaczcie, każdy z tych przedmiotów ma również pole, w którym może w jakiś sposób ten proces wychowawczy pogłębić. I myślę, że to jest możliwe. Ja jeszcze poza lekcjami prowadzę koło teatralne i muszę wam powiedzieć, że dla mnie to koło teatralne i dla uczniów jest takim małym przedsiębiorstwem. I moi uczniowie odpowiedzialności za swoją rolę, odpowiedzialności za swoje rekwizyty, uczą się akceptacji siebie, pomagają sobie na tej scenie, kiedy zapomną, jeden drugi zapomni tekstu, to jest ta improwizacja, która go ma naprowadzić, żeby ten spektakl wyszedł jednak, więc dla mnie też takie zajęcia pozalekcyjne typu teatr czy wolontariat to są niesamowicie ważne rzeczy, o których no, my nie powinniśmy zapominać, bo wolontariat każdy z nas może prowadzić, a wolontariat uczy też zrozumienia drugiego człowieka, otwarcia się na jego potrzeby, akceptacji też tego człowieka i poznania świata takim, jakim jest, bez upiększeń. I ja myślę, że tutaj... No tak, to nie był dobry moment. Akurat tak zupełnie w pół zdania. Ale to ja właśnie to uzupełnię, to co mówi Ania tutaj. Dla mnie kluczowe w pracy takiej wychowawczej jest właśnie to, że my stosujemy narzędzia kreatywne. To, że Ania reprezentuje tą grupę kreatywnej pedagogiki jest nie bez znaczenia pewnie. To znaczy, że ja na każdym poziomie, wtedy kiedy pozwalam uczniom robić rzeczy takie nieoczywiste dla szkoły, a oczywiste dla tego dziecka, daję mu taką szansę, żeby po prostu przeżył coś, co pozwoli mu być bardziej dorosły. Dobrze, Aniu. Pamiętasz, co mówiłaś? Tak, że stanęłam na teatrze i na wolontariacie, tak. I myślę, że tutaj też no, ten wolontariat to jest bardzo istotna sprawa i to nie muszą być, wiecie, podpisane jakieś umowy z różnymi instytucjami. My możemy sami zadziałać, prawda, zbierając dary dla schroniska, dla zwierząt, pomagając starszej pani na osiedlu, bo wiemy, że na przykład jest samotna, schorowana, dzielimy się obowiązkami robienia na przykład jej zakupów, prawda. No zobaczcie, no tutaj... Naprawdę, no nie musimy podpisywać umowy z UNICEF-em, żeby nie wiadomo, jaką też funkcję wolontaryjną pełnić, tak? Tak naprawdę ta pomoc, to otwarcie, ta empatia, uczenie ich tej odpowiedzialności
może się tutaj w wolontariat może nam pomóc. Ale bo my, tak kiedy was słucham, to mam wrażenie, że mówimy o tym, że każdy dokładnie moment właśnie może być momentem wychowawczym. Kiedy jesteśmy na tej wycieczce, kiedy idziemy tym brzegiem morza, to jest moment nie tylko na rozmowę, ale i na modelowanie postaw i na wychwytywanie jakichś takich chwil, czy to właśnie chwil konfliktów, czy to chwil jakiegoś zwątpienia, czy czegokolwiek, że możemy pracować z uczniem, tak? Na tyle, na ile możemy, na ile czujemy się kompetentni. Pani Iwona na czacie pisze, że jestem matematykiem, mam również ogromne możliwości wychowywania w trakcie matematyki, tyle samo co polonista. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że mniej. Prawda, ja też tutaj w obronie WF-istów, bo Jarku chyba nie do końca dobrze zinterpretowałeś moją podniesioną brew, bo ja mam tę świadomość, że WF-iści są takimi osobami, które rzeczywiście są często bliżej dzieciaków niż nauczyciele przedmiotowi, też ze względu na sposób oceniania chociażby, ale to już by była dyskusja na zupełnie inny dzień i temat. Słuchajcie, w naszym narzędziowniku, z naszego narzędziownika na tę okoliczność wybrałam taki cytat z tekstu Beaty Badziukiewicz, który mówi o właśnie, tak naprawdę to jest fragment tekstu o projekcie, o robieniu projektu i obserwowaniu uczniów. Jeśli dojdzie do kłótni, to jest to świetna okazja, żeby skupić się na sposobach rozwiązywania konfliktów. Jeśli praca utknie i nie będzie żadnych pomysłów, świetna okazja do rozmawiania o tym, jak to jest z twórczym myśleniem, jak to się dzieje, że ludzie wpadają na fajne pomysły, jak to się dzieje, że mają czasami pustkę w głowie. Jeśli będzie napięcie, świetna okazja do rozmawiania o tym, czego i kto potrzebuje, żeby w ogóle mogła się odbywać jakakolwiek praca w zespole klasowym. Kto jak się czuje i czego i komu brakuje. No dokładnie, każdy moment może być momentem wychowawczym, tylko myślę, że warto mieć w sobie taką otwartość też na to. Okej, i teraz uwaga, tutaj jakieś dzwony biją, bo chciałabym z wami porozmawiać na temat kontaktów z rodzicami. Tak się składa, że kiedy robiliśmy ankiety, pytaliśmy, co jest dla nauczycieli zainteresowanych naszym programem właśnie jakoś trudne, to ten wątek relacji z rodzicami, kontaktu z rodzicami, współpracy z rodzicami, porozumienia z nimi był dominujący. Piszemy o tym trochę w narzędziowniku, ale mam wrażenie, że jeszcze za mało, więc chętnie bym z wami porozmawiała na ten temat, zwłaszcza kiedy Ania wróci i będziemy znów we trójkę. Dlaczego według was tak jest, że bywa rzeczywiście tak trudno i no trudno tutaj powiedzieć tak właśnie jakieś takie tipy, tips and tricks, żeby się komunikować bardziej efektywnie, ale w którą stronę iść? Jarku? Znaczy ja mam wrażenie, że to trochę jest jakby konsekwencja pewnych stereotypów, które nami tutaj rządzą i przekonań, którymi się kierujemy. Wiecie, znaczy, kiedy ja słyszę od 30 lat, mniej więcej od 90 roku, kiedy zlikwidowano nazwę wychowania przy kuratoriach oświaty i wychowania, tak się kiedyś nazywały, i wtedy się pojawiła taka dyskusja, jeżeli zlikwidowano to wychowanie, to znaczy, że szkoła nie powinna wychowywać. Chwilę później, no to było 10 lat później, pojawiła się taka, była biblioteczka reformy, nie? Część z was pewnie pamięta, i to była taka książeczka dotycząca właśnie rodziców i wychowania i ona w 9/10 była poświęcona prawom rodziców, a w 1/10 odpowiedzialności szkoły za wspieranie praw rodziców, tak? I jakby ciągle coś takiego czytam, słyszę i myślę sobie, że pojawiła się taka norma, rodzice są od wychowania, szkoła jest od uczenia. Jest to bardzo zaburzone poczucie odpowiedzialności za rozwój i formowanie też kolejnych pokoleń, które dorastają. Ja próbuję cały czas promować myślenie w kategoriach nie ma nauczycieli i rodziców są dorośli. I stańmy się wreszcie dorośli i zacznijmy pracować ze sobą, ponieważ to nasza wspólna odpowiedzialność, co się z tymi dzieciakami stanie. Dopóki będziemy konkurować, rywalizować, no to się pojawi tylko i wyłącznie mnóstwo nowych problemów.
i w tym opracowaniu, o którym też mówisz, Emilio, które te rozumiem, że będzie ogólnie dostępne, i też podawałaś taki przykład związany z kompetencjami. Jest genialny taki tekst, który mówi: porozmawiajmy o kompetencjach, porozmawiajmy, co jest moje, co jest twoje, za co ty odpowiadasz, za co ja odpowiadam, za co my odpowiadamy. A kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, co jest nasze wspólne, a w co nie powinniśmy wchodzić, to pewnie będzie łatwiej. Natomiast mam wrażenie, i to jest wrażenie tylko i wyłącznie z lektur i rozmów osób, które mówią na inne osoby, że to jest takie ciągły, taka wojna na, wynikająca z delegowania odpowiedzialności drugiej strony. To oni są temu winni, tak? Tak być nie powinno. Kontakt z rodzicami zacznie się wtedy, kiedy zaczniemy rozmawiać z rodzicami, stosując techniki aktywnego słuchania i takiej pracy zespołowej, grupowej. Ale to dokładnie dotyczy też rodziców. Ja widzę to na przykład na poziomie, oczywiście to jest bardziej widoczne na poziomie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Tam, gdzie rodzice są jeszcze bardziej tacy przejęci tym, co się dzieje z dzieciakami, widać czasami, nie wszędzie, ale widać czasami takie zaangażowanie i nauczycielki, bo to głównie są kobiety, które proponują wspólne działanie rodzicom, bardzo często pozyskują ich do takich działań, żeby dzieci były zachwycone tym, że dorośli mogą się bawić jak dzieci. Natomiast czym wyższy etap kształcenia, obawiam się, że jest trudniej. To tyle, żeby nie skończyłem. Dziękuję ci serdecznie. To chwilę trwa, zanim ja znowu... No, dlatego trochę jeszcze mówiłem. Odzyskam głos. Aniu, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Ja znowu zgadzam się z Jarkiem oczywiście. Jarek ma doskonałą tutaj jakby wie dobrze, o co chodzi, prawda? No bo wiadomo, że chodzi o ten dialog i o to, żebyśmy zachowywali się w końcu jak dorośli. Ja myślę, że super, że właśnie o tym mówimy, bo nam dorosłym też trzeba czasami to uświadomić. My musimy też to czasem usłyszeć i ja uważam, że jeżeli my będziemy z góry jako wychowawcy traktowali tego rodzica jako wroga naturalnego, z góry będziemy się izolować od niego, to zbudujemy mur wysoki na 5 metrów i jeszcze na 5 metrów wkopany w ziemię. Nie zbudujemy mostu, a most jest potrzebny do tego, żeby się na nim spotkać i kompromisowo załatwiać różne sytuacje. Jest trudno, może będzie jeszcze trudniej, bo jesteśmy na etapie też pandemii. Wiemy, że tutaj też wiele emocji się uruchamia dodatkowych i w nas, nauczycielach i w rodzicach. Jest to ten stan permanentnego zagrożenia, niewiadomej, wielkiej również, co będzie dalej. Ale myślę, że taki otwarty dialog właśnie o moich potrzebach, znowu to podkreślę, o moich też, o potrzebach też rodziców, o ich oczekiwaniach wobec mnie, wobec szkoły, ale też moich oczekiwaniach wobec rodziców, tak, żebyśmy my sobie jasno po prostu powiedzieli, czego my chcemy, co my chcemy, tak, rozmawiajmy właśnie otwarcie, słuchajmy siebie, bo to jest istotne, naprawdę bardzo istotne. Ja uważam, że w ogóle pierwsze spotkanie z rodzicami jest czymś wyjątkowym. I to pierwsze spotkanie z rodzicami, ta pierwsza wywiadówka jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. W ogóle nie lubię słowa wywiadówka, często się na tym łapię, że właśnie mówię to wywiadówka. Ja uważam, że spotkanie z rodzicami to pierwsze, to jest jak pierwsza miłość. Albo zaiskrzy, albo nie. I naprawdę od nas dużo zależy, od nas, bo to my jesteśmy gospodarzami tego spotkania. I to my, oni czekają od nas na sygnał, tak? Jak my widzimy to wszystko, ten cały proces, co będzie w liceum, tak, czy tam na innym poziomie edukacyjnym. Ja myślę, że musimy po prostu rozmawiać. I na przykład na moich spotkaniach z rodzicami my ustaliliśmy coś takiego, że po prostu jak spotykamy się, to rozmawiamy o wszystkim, co, nie tylko o tym, co ja chcę powiedzieć, ale o tym też, co oni chcą powiedzieć, tak? Czyli oni nie przychodzą na te spotkania tylko w taki sposób, że siadają w te ławki i słuchają tego, co pani nauczycielka teraz powie, tylko oni też mówią o tym, co się dzieje u nich, tak? Czy w czym pytają się, co można zmienić, czy można w jakiś sposób pomóc inaczej dziecku, tak? Nie załatwiamy spraw przede wszystkim drażliwych, takich indywidualnych na forum.
załatwiamy to w cztery oczy z rodzicem. No nie można czegoś takiego na przykład zrobić, bo wtedy narażamy się właściwie no, też na krytykę, tak? No bo sami się wystawiamy na cel, tak? Jeżeli ja widzę, że coś się dzieje z danym dzieckiem, że są jakieś problemy, to nie obarczam tym całej klasy, całych wszystkich rodziców, prawda? Tylko rozmawiam z tym rodzicem w cztery oczy, tak? I tak samo z uczniami, tak? Nie robimy tego na forum. Ja uważam, że tak naprawdę, jeżeli będziemy rodziców traktować jako tych, którzy powinni się trzymać z daleka od szkoły, prawda, w ogóle z daleka od tego, co ja robię, i będziemy w ogóle traktować siebie jako ekspertów ich dzieci, no to przykro mi, ale budujemy dalej ten mur, tak? Tu nie ma dalej tego mostu, nie budujemy tego porozumienia. Na spotkaniach z rodzicami też często przedstawiam im filmiki z tego, co robiliśmy na przykład przez ostatnie dwa miesiące. Pokazuję im efekty mojej pracy, efekty moich działań. Są to też nagrania dzieci, na przykład oni wypowiadają się na tych filmikach, czego doświadczyli, czego nowego się nauczyli. I rodzice dostają też, zobaczcie, w taki sposób konkretną, jasną informację zwrotną na temat tego, co ja robię z uczniami, tak? I ja myślę, że też tutaj to jest istotne. Ta atmosfera, która jest u mnie na spotkaniu z rodzicami, to jest atmosfera, ja muszę przyznać, taka bardzo rodzinna. My składamy się zawsze na ciasto, na kawę, nie siedzimy w ławkach tradycyjnych, broń Boże, bo rodzice nie przychodzą oglądać swoich pleców na spotkaniu ze mną, tylko też chcą się integrować, oni ze sobą, chcą sami siebie poznać, poznać rodziców, dzieci, które razem uczęszczają do jednej klasy. I naprawdę rozmawiamy na różne tematy, poruszamy różne kwestie, ale rzeczywiście to zawsze jest taka atmosfera wspierająca i mnie, i z mojej strony też ich wspierająca. Ja zaproponowałam na przykład rodzicom takie warsztaty edukujące, jak zrozumieć nastolatka, oparte właśnie o wykłady, fragmenty wykładów pana Marka Kaczmarzyka. I oni naprawdę zaczęli ze mną rozmawiać w taki sposób, co się dzieje u nich w domu, i poczuli takie wsparcie. O, u mnie w domu też się tak dzieje, jak wy sobie z tym radzicie? I jest, prawda, problem na przykład nieposprzątanego pokoju, prawda? I rozmawiają jako rodzice na ten temat, tak? I to widać, że oni się też angażują w takie spotkania, chcą tych spotkań, to też była ich potrzeba. Bo oni mówili, że chcą się też integrować i jeżeli chcą się integrować, to dlaczego ja jako wychowawca mam im tego zabraniać, tak? To ja jako wychowawca słyszę ich potrzeby, reaguję na te potrzeby i myślę, że to też jest tutaj bardzo istotne, żeby oni czuli się odpowiedzialni oczywiście za to, co też się dzieje w szkole i też, żeby starali się zrozumieć swoje dzieci, bo ja myślę, że tutaj też na linii rodzic-wychowawca my musimy rozmawiać o tym, co otacza nasze dzieci, z jakimi problemami się te dzieci akurat zderzają, jak dzieci widzą świat, a jak widzą dorośli. I naprawdę w tych ankietach, które przeprowadzałam wśród uczniów i rodziców, to rodzice byli zdziwieni, że uczniowie, znaczy ich dzieci odpowiadają lustrzanymi komunikatami własnej mamy, taty, tak? Czyli na przykład zrobię to później, bo rodzic też tak mówi, to dziecko to powiela i też to mówi rodzicowi. I oni sobie uświadomili na tym spotkaniu ze mną, że no, trzeba ważyć słowa, tak? Tak, tylko żeby to zadziałało, to właśnie jest potrzebna ta otwartość, jest potrzebne to zaufanie, jest potrzebne żebyśmy... Tutaj ktoś pisał na czacie, że po prostu jesteśmy po tej samej stronie, tak? Że owszem, czasem trudności się zdarzają, ale przecież możemy rozmawiać. To czasami jest taka, ona wydawałoby się zmiana optyki, prawda? Mhm. Tak, też dużo zależy, tak jak tutaj mówiliśmy o tych kompetencjach nauczyciela, prawda? Teraz tak sobie myślę, że dużo zależy
też po drugie od naszej otwartości na zmiany, otwartości na drugiego człowieka, ale też od naszej osobowości bardzo dużo zależy. Oczywiście i to też znowu jest o autentyczności, tak? Nie róbmy czegoś, na przykład jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, żeby... No nie chcę użyć określenia pedagogizowanie, bo ono jest już jakoś nacechowane, tak? Ale żeby rozmawiać z rodzicami na trudne tematy, to przecież nie musi tego robić, ale może przecież spróbować, może jednak tylko mu się wydaje, że to nie jest w granicach jego kompetencji. Teraz przyznaję, że nie mogę znaleźć... O, mam. Pani Małgorzata napisała. Bycie rodzicem to trudna i długa lekcja. My nauczyciele też jesteśmy rodzicami. Zaczynam zazwyczaj od tego, aby z rodzicami wypracować pewien właśnie most. Ale w ogóle to pomyślenie, że no zaraz, ja też jestem rodzicem bardzo często, prawda? Jak to jest, że ja nie jestem w stanie przyjąć tej perspektywy, kiedy rozmawiam. Znaczy, nie mogę, bo często też się za tym kryje jakiś lęk, tak? Ale no znowu, to jest coś, z czym można pracować. Ktoś jeszcze napisał tutaj, że ze spotkań z rodzicami wynikają dla niego tematy na godziny wychowawcze. Fantastyczny w moim pojęciu pomysł, że przecież właśnie to, co powiedziałaś, oni są ekspertami od życia swoich dzieci, a tymczasem możemy się od nich dowiedzieć właśnie, czym oni tak naprawdę żyją, z czym mają problem w tych kwestiach, o których oni nam nie powiedzą, albo nawet nie zauważyli jeszcze, że o tym można porozmawiać. W naszym pierwszym narzędziowniku, który już za chwilę pojawi się na blogu Centrum Edukacji Obywatelskiej, pisze Magdalena Rodzinka. Pamiętaj, że za wszystkimi zachowaniami rodziców, w tym szczególnie trudnymi, stoją jakieś potrzeby najczęściej niezaspokojone. Kiedy rodzic przychodzi do ciebie i to rozmowy nie jest miły, wręcz mocno nieodpowiedni, lub kiedy co gorsza rodzic zaczyna wyładowywać na tobie swoje emocje, takie jak złość, pamiętaj, że nie ty jesteś najczęściej przyczyną, ale na przykład potrzeba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa swojemu dziecku. Jak bardzo to może zmienić perspektywę? Oczywiście praca, taka już trochę tutaj w duchu porozumienia bez przemocy, takiego dostrzegania potrzeb drugiej strony jest bardzo trudna, ale też bardzo uwalniająca i też w tej pracy wychowawczej, a w tej pracy bycia wychowawcą na pewno może dla nas być ważna. Zostało nam 8 minut do zapowiedzianego momentu zakończenia webinaru, w związku z czym poprosiłabym Was, żebyście jakieś takie słowo na koniec powiedzieli. Co byście koniecznie chcieli powiedzieć właśnie o wychowaniu? Co dla Was jest najważniejsze? Co może jeszcze nie zostało powiedziane? Aniu, przepraszam. Ja znowu rzucę cytatem Carla Rogersa, który no pięknie odzwierciedla też to, na co my, nauczyciele, powinniśmy zwracać uwagę, wychowawcy, na to, o czym powinniśmy myśleć, patrząc na drugiego człowieka. Czytam. Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu, rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu. Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia. I pozwólmy po prostu naszym uczniom być sobą, uczmy ich tego, że warto być sobą, żeby też zadbali o to swoje takie poczucie wartości, bo dla nich to, oni naprawdę zmagają się z trudnymi czasami i mają ten problem z poczuciem własnej wartości, zaniżoną samą oceną i myślę, że tutaj też leży nasza rola. Bardzo Ci dziękuję. Jarku. Tu się pojawiało kilka razy słowo autentyczność, że trzeba być autentycznym. Ja mam inne słowo, które chyba znaczy to samo, tym słowem jest spójność. A ja w trakcie swojego uczenia się jakby też poznałem to słowo i dla mnie ono jest bardzo ważne, ponieważ to, co wydaje się być istotne też jakby w takich procesach wychowawczych,
to jest właśnie bycie spójnym. To jeżeli ja mówię coś innego niż myślę, albo każę robić coś sprzecznego z czym ja się zachowuję, no to właśnie moje takie działanie w pozyskiwaniu uczniów do czegoś, co jest ważne, po prostu przestaje być istotne. Dlatego myślę, że to, co jest kluczowe i czego bym życzył wszystkim nauczycielom, takie spóźnione życzenia, to żeby zadbali o swój dobrostan, co nie jest łatwe w żaden sposób w dzisiejszych czasach i w tym kontekście nie tylko pandemicznym, ale dla mnie to, co się dzieje od roku, jest po prostu... mi jest trudno o tym myśleć, a co dopiero mówić, jakby w kontekście nauczycieli. I jak ja tutaj czytam też na czacie sporo takich rzeczy, zapisów, które wyraźnie jakby wskazują na to, że ten dobrostan naprawdę warto w sobie budować, to myślę, zacznijmy od tego, tak? Jesteśmy ważni, jesteśmy potrzebni, jesteśmy kimś, znajdźmy w to sobie. Jeżeli my w sobie nie znajdziemy tego kogoś, kto jest i powinien być ważny dla naszych uczniów, to uczniowie nas tego nie znajdą. Szukajmy ludzi, którzy robią ważne, fajne, potrzebne rzeczy, tulmy się do nich, uczmy się od nich, bądźmy przy nich i stawajmy się tacymi takimi jak oni. Język polski jest trudny. Tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja z kolei na koniec tego naszego spotkania bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby zajrzeć do naszego narzędziownika. Tak jak powiedziałam, ten zestaw materiałów pod hasłem Ja Wychowawca pojawi się lada moment na blogu CEO. Te osoby, które są zapisane poprzez rejestrację CEO i wyraziły zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, dostaną link także na maila, te, które są prawdopodobnie w tej chwili na Click Meetingu i te, które ewentualnie nie dotarły, chociaż mam wrażenie, że wszystkie miejsca albo prawie wszystkie są zajęte. Poruszamy w nim takie zagadnienia, jak w ogóle przebieg procesu wychowawczego, jak go planować, co się w nim zawiera, od czego może to zależeć, też z ćwiczeniami praktycznymi, jak można do tego podejść i jakie sobie zadać pytania. Mówimy także o relacjach z innymi dorosłymi, zarówno z rodzicami, jak i innymi nauczycielami i specjalistami. Właśnie o tym rozgraniczaniu kompetencji. O tym właśnie, jak dojrzeć, co jest moje, co należy do wychowawcy klasy, a co być może już nie. Mówimy sporo o modelowaniu. Dlaczego ono jest takie ważne i co wpływa na jego efektywność. Właśnie to pokazywanie postaw sobą, a nie tylko poprzez sławetne pogadanki. Dajemy narzędzia do autorefleksji, zwłaszcza takie, które pozwalają przyjrzeć się swoim założeniom, nawykom, przekonaniom w pracy wychowawczej. Mówimy także o dobrostanie nauczyciela. Wydaje się, że w tej chwili mówi się o tym bardzo dużo, ale ten nasz artykuł ma taki tytuł właśnie Dobrostan nauczyciela, podejście zrewidowane, bo mamy takie poczucie, że niektórzy się mogą czuć obciążeni tym, że ciągle każe im się być szczęśliwymi, a kurczę, nie wiadomo jak to zrobić w tych czasach, właśnie w tym kontekście także społecznym, pandemicznym i nie tylko, w ogóle samej zmiany roli nauczyciela i postrzegania w społeczeństwie, to może być wyjątkowo trudne, więc jak rozpoznać, co jest tak naprawdę dla nas wspierające, a co nie? Jak sobie poradzić, być może choć trochę z tymi trudnościami, które mamy w naszym dobrostanie? I wreszcie jest taki element w tym pierwszym narzędziowniku, w którym rozmawiamy o edukacji włączającej. To jest krótki tekst, ale z odwołaniem do bardzo dużego, wspaniałego materiału z programu Social Otwarta Szkoła, gdzie mówimy o edukacji włączającej szeroko pojętej, czyli takiej, która włącza każdego ucznia, która stara się, bo to jest pewien ideał, włączyć każdego ucznia z jego indywidualnością, dostrzec go, zauważyć, z czym ma problemy, czyli opiera się ten model, na którym pracujemy w CEO, na czterech filarach widoczności, wspierania, czy też
no właśnie, wspierania, włączania i wreszcie współpracy. Pokazujemy, w jaki sposób można przyjrzeć się właśnie też swoim schematom działania. Jest sporo takich właśnie ćwiczeń praktycznych, w następnych narzędziownikach będzie ich jeszcze więcej, a czasami właśnie się słyszy, że rany, już nie mamy czasu, żeby już nie mamy siły, już nie mamy przestrzeni na to, żeby jeszcze pracować nad sobą. Więc tutaj na koniec taki cytat z tekstu Małgosi Leszko. Autorefleksja odmieniana przez przypadki może być postrzegana jako sposób na przełożenie odpowiedzialności za jakość dobrej edukacji bezpośrednio na wychowawców. Daleko mi do takiego myślenia. Traktuję ją jako narzędzie, którego sens jest bliski angielskiemu self-reflection, czyli odbiciu siebie w lustrze. Pomaga nam przyjrzeć się sobie, nie tylko swoim postawom, ale też miejscu w ekosystemie szkolnym. Jej celem jest wydobycie na jaw tego, co wpływa na nasze uczenie, a co zwykle przykryte jest grubymi warstwami przyzwyczajeń i rutyny oraz przezroczystymi aspektami kultury. Zachęcam, by na czas lektury tego tekstu zawiesić lub odrzucić związany z autorefleksją ciężar oceny i poczucia winy. Potraktujmy ją po prostu jako wyprawę na drugą stronę lustra i odpowiedź na naszą detektywistyczną ciekawość. I do takiej właśnie przygody zapraszamy Państwa bardzo serdecznie z naszymi materiałami w ramach programu Wychowanie to podstawa. My się już z Państwem żegnamy, też serdecznie dziękujemy za wszystkie refleksje, za to, że Państwo byli tutaj z nami, za to, że Państwo się dzielili swoimi refleksjami. Mamy nadzieję, że tworzą Państwo też u siebie w szkołach takie miejsca, które właśnie są wspierające, także dla innych nauczycieli, w których można pogadać, w których można się wymienić. Proszę szukać dla siebie takich miejsc wsparcia. Dziękujemy serdecznie. Jutro będzie można pobrać już zaświadczenia na stronie zaświadczenia.co.org.pl. Tak jak powiedziałam, zostaną umieszczone teksty na blogu. Zapraszamy na bloga CEO i serdecznie się z Państwem żegnamy. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc, dużo zdrowia życzę.